Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będzie Powstanie Kościuszkowskie, czy też wykwintniej mówiąc Kościuszkowska Insurrekcja. Po drugim rozbiorze Rzeczpospolita była no, w sytuacji fatalnej, tak jak sobie mówiliśmy zresztą na lekcji poprzedniej. Mieliśmy kryzys y, ekonomiczny, zaniechanie reform i to zrodziło silną opozycję, która działa, działała i w kraju, i, y, a także na emigracji. Głównie ta emigracja skupiała się wtedy w Saksonii. Y, działacze emigracyjni skupili się wokół Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja. A na wodze planowanego powstania, które miało przywrócić w Polsce pełną niepodległość, wysuwano kandydaturę generała Tadeusza Kościuszki. Kościuszko był bohaterem walk w USA o wojnie o niepodległość, tam zresztą też został mianowany generałem, ale także wsławił się tutaj w walce w obronie Konstytucji 3 maja, był jednym z pierwszych absolwentów szkoły rycerskiej. Osoba, taki chłopak na schwał, bardzo przepełniony wartościami wolności i równości. Uznano, że będzie on najlepszym kandydatem, jeśli chodzi o przywódcę ewentualnego powstania. Postarał się zdobyć poparcie Francji dla ewentualnego powstania, znaczy, próbował o to zabiegać. W kraju innymi głównymi przywódcami ruchu niepodległościowego byli Ignacy Działyński czy też popularny bankier warszawski Andrzej Kapostas. Oni uważali, że walka o niepodległość jest konieczna, trzeba przywrócić reformy Sejmu Wielkiego, może i ustawę zasadniczą, ale może to dopiero nastąpić po przygotowaniu powstania, porządnego powstania i po zapewnieniu mu sojuszników, na przykład Francji czy też Szwecji, których sojuszników, których interesie będzie osłabienie naszych obecnych zaborców. Część działaczy nawet głosiła bardziej radykalne poglądy, żądała zrobienia w Rzeczypospolitej takiej samej rewolucji, takich samych zmian jak w rewolucyjnej Francji. Nazywano te osoby polskimi jakobinami. Oni opowiadali się za jak najszybszym wybuchem powstania, w którym mieliby masowo wziąć udział chłopi i mieszczanie. Do tego ugrupowania należeli między innymi Tomasz Maruszewski, Jan Alojzy Orchowski, czy też Jakub Jasiński. Pomysły jednak tych polskich jakobinów nie były takie popularne, no i ci, tak powiedzmy, umiarkowani zwolennicy powstania wyznaczają ostatecznie Tadeuszkę na naczelnego wodza, czyli dyktatora powstania. Początek planowano na, wrześ na tak wrzesień, no wczesną jesień 1793. Okazało się, że jednak nie można liczyć na pomoc Francji, samo sama konspiracja w kraju nie jest tak przygotowana do powstania, dlatego postanowiono przygotować się lepiej do walki i rozpocząć to powstanie jesienią 1794. Ale plany niestety nie wypaliły, trzeba było powstanie przyspieszyć, bo inaczej groziła mu klęska na samym początku, gdyż w 1794 roku dowódca rosyjski w Warszawie Josif Igolström zażądał redukcji Armii Rzeczypospolitej wtedy z 36 tysięcy na 16 tysięcy, Żołnierze pochodzący z terenów zajętych w drugim rozbiorze przez Rosję i Prusy mieli być z kolei wcieleni do armii państw zaborczych i prawie w tym samym czasie tajne policje zaborców wpadły na trop spisku, który planowano w Polsce i groziło to aresztowaniami wszystkich działaczy niepodległościowych no i po prostu rozbiciem całej konspiracji zanim w ogóle by powstanie wybuchło. Dlatego zdecydowano się, że trzeba było powstanie zniecić wcześniej, mimo że nie, nie byliśmy na to w pełni gotowi. Nim podjęto tą ostateczną decyzję 12 marca 1794 roku brygadier Antoni Madaliński odmawia przeprowadzenia redukcji swojego oddziału pierwszej wielkopolskiej brygady kawalerii narodowej no i na czele z, z 1200 żołnierzami wyrusza spod Ostrołęki w kierunku Krakowa no i to całe wydarzenie wybucha dalszy przebieg, znaczy przyspiesza dalszy przebieg wypadków. Kościuszko przybywa do Polski 24 marca w opuszczonym przez oddziały rosyjskie Krakowie w 1794 roku ogłasza akt insurekcji i oznacza to, że staje się on naczelnikiem sił zbrojnych, które mają mieć i ma mieć władzę dyktatorską w tym powstaniu. Dlaczego Kraków był pusty? No bo oddziały rosyjskie ruszyły w pogoni za tym Antoni Madalińskim, który tutaj się już lekko zbuntował. No i może sobie to zapiszmy wszystko. Antoni Madaliński, zapiszmy sobie to nazwisko. Antoni Madaliński Antoni Madaliński on nam wyrusza 12 marca 1794 roku z pierwszą wielkopolską wygadą kawalerii narodowej, a akt insurekcji mamy 24 marca. Skropeczka 1794 roku mamy akt insurekcji w Krakowie. Akt insurrekcji w Krakowie. Wszystko dzieje się na rynku krakowskim. Mamy nawet obraz, który pokazuje tą przysięgę kościuszki na rynku krakowskim. Składą przysięgę narodowi. Tutaj o, tutaj mamy ten obraz. Kościuszko składa przysięgę na, na rynku krakowskim. Zapowiada ustanowienie Rady Najwyższej Narodowej, która miała być rządem powstania, a także utworzenie sądów kryminalnych do spraw zdrajców. Powołuje do broni wszystkich obywateli w wieku od 18 do 28 lat. Z podobnym apelem także zwraca się do żydowskiej ludności obok stojącego Kazimierza. Kościuszko wydaje także kilka uniwersałów. Uniwersały to są pisma, które wzywają do udzielenia pomocy dla powstania jakiejś konkretnej grupy, na przykład do wojska go kierował duchowieństwa i kobiet. Odwoływał się w nich zawsze do całego narodu, nie tylko do szlachty. I za hasło insurekcji przyjęto słowa wolność, całość, niepodległość. Możemy sobie to zapisać. Wolność... Wolność... Kropkę, przecinek w zasadzie. Całość... niepodległość. To były hasła e, insurekcji e, Kościuszkowskiej. Ale wróćmy sobie do naszego tutaj, o, byśmy powiedzieli, głównego, e, t, głównego e, tematu. E, Kościuszko e, po przyłączeniu się Madalińskiego, który wcześniej mówiliśmy, że e, Ucieka, że go gonią, ucieka w kierunku Krakowa Kościuszko po przyłączeniu się w wojsk Madalińskiego dysponuje siłą około 4000 żołnierzy i z tym oddziałem postanawia się przedostać do Warszawy niestety dochodzi znaczy, stety, niestety, dochodzi do bitwy pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku czyli 4 kwiecień 1794 rok bitwa pod Racławicami bitwa pod Racławicami. W, w bitwie tej tutaj szczególnie zasłynęli chłopi ze, ze słynnymi kosami na sztorc, czyli tak jak widzimy kosy normalnie powinny być bardzo zagięte. Tutaj są na sztorc, których nazywano kos, kosynierami. Tutaj widzimy obraz Józefa Hełmońskiego fragment obrazu, w którym chłopi się modlą. Mamy też słynną panoramę racławicką, kiedyś wystawianą w Lwowie, obecnie można zobaczyć we Wrocławiu. Warto polecam. Pokazuje jakby cały, całą bitwę, można się rozejrzeć, jak to widzieli malarze, malowana przez paru autorów. Na pewno ciekawa rzecz do zobaczenia w Polsce. Ale wracając do samej bitwy pod względem historycznym. Rosjanie planowali wtedy przypuścić atak z dwóch stron. Siły główne generała Adriana Denisowa miały uderzyć z południa, a siły pomocnicze, było to około 3000 żołnierzy pod dowództwem generała Aleksandra Tormasowa, miało uderzyć ze wschodu. Kościuszko zaatakował pierwszy, zaskoczył, zaskoczył w dużej mierze Rosjan i to prawdopodobnie przesądziło o samym zwycięstwie. Około 4 tysięcy żołnierzy regularnej armii i 2 tysięcy wciągniętych bardzo niedawno chłopów, właśnie tych kosynierów, wygrywa, pokonuje siły rosyjskie, Tormasowa. Zdobywamy zdobywa m.in. 12 dział rosyjskich, tam parę innych łupów wojennych. Po samym zakończeniu bitwy Kościuszko wkłada chłopską sukmanę na część uznania i bohaterstwa chłopów, a jednego z bohaterów starcia, który zdobył Rosyjską armatę Wojciecha Bartosa, mianuje oficerem i nadaje mu szlachectwo wraz z nazwiskiem Głowacki. To możemy sobie zapamiętać jako ciekawostkę. Wojciech, a może tutaj będzie lepiej widać Wojciech, Wojciech Bartos nadanemu na nazwisko Głowacki. Chłop który zyskuje szlachectwo po tej bitwie, ale no długo się tym szlachetstwem niestety nie, nie nacieszy. Sam ciekawy był udział chłopów w tej bitwie, no, wzięli w niej udział bardzo bohatersko i oddanie. Co ciekawe, kiedy pod racławicami Rosjanie próbowali się poddać kosynierom, nieraz przerażeni właśnie ich tutaj sile i no, tym kosom, które były jednak dłuższe od bagnetów i broni z bagnetem, no, były lepsze w walce wręcz. To Rosjanie nieraz mówili słowo pardon, czy, czy też podnosili karabiny do góry. Chłopi nie nie rozumieli tych gestów i po prostu takich Rosjan, kiedy oni się poddawali, dalej wyżynali w pień. Co jest ciekawe, no chłopi nie znali takich, właśnie, takich znaków. No to taka już ciekawostka. Sama bitwa pod Racławicami była, no, była sukcesem militarnym, ale bardziej sukcesem moralnym, który zmobilizował naród do dalszej walki, stała się takim symbolem. Większe znaczenie miały powstania w Warszawie czy też innych większych miastach. Kościuszce nie udaje się ostatecznie przedostać do Warszawy, ale tam wyprawia Tomasza Maruszewskiego, który ma organizować ludność do powstania. Powstanie w stolicy wybucha 17 kwietnia, czyli 13 dni później. Na jego czele staje bogaty szewc, radny miasta Jan Kiliński, tam oddziały polskie, uzbrojeni rzemieślnicy, czelać, służba, przez dwa dni toczą walki i pokonują ostatecznie Rosjan, którzy tr tracą około 4000 żołnierzy, co, jest 60, co stanowi 60% sił garnizonu Warszawa i wycofują się oni z miasta. Sam ruch zaczyna obejmować, ruch insurrekcyjny zaczyna obejmować inne rejony kraju, przykładowo 22-23 kwietnia na przełomie tych dni pułkownik Jakub Jasiński opanowuje Wilno. Możemy to sobie zapisać z tą Warszawą. Mamy 17.04. Warszawa. Wybucha powstanie w Warszawie. I tutaj wsławuje się Jan Kiliński dowodzi. Kiliński. Czyli widzimy też mieszczaństwo. Chłopi się angażują. Przejdźmy może sobie do samej mapy insurekcji. O, tutaj mamy mapę insurekcji. Woj, zielone wojska rosyjskie, tutaj wojska polskie na pomarańczowo i pruskie na... pruskie wojska na taki no, niebieski, czy też granatowy kolor. Nie jestem kobietą, ciężko mi to stwierdzić, wiecie jak to jest. Kościuszko chce zachęcić bardziej chłopów jeszcze do udziału w powstaniu i dlatego 7 maja w obozie pod Połańcem wydaje Uniwersał, który stąd nazywamy uniwersałem połanieckim 7 maja 1794 mamy uniwersał uniwersał połaniecki no i ten akt przyznawał wolność osobistą chłopom, gwarantował nieusuwalność z ziemi, zmniejszał także ich pańszczyznę, a chłopów służących w wojsku zwalniał w ogóle z niej całkowicie. Ustanowiono wtedy też nowy typ sądów, tak zwane sądy dozorców. I Przed tymi sądami chłop był równy szlachcicowi. To miało skłaniać szlachty do przestrzegania postanowień uniwersału. Jednak te nowe regulacje no, nie były w pełni zrealizowane, szlachta chciała trochę nie chciała rezygnować ze swoich przywilejów, a Kościuszko chciał utrzymać także jej poparcie, dlatego był zmuszony do takich kompromisów, dlatego chłopi częściowo tylko poparli yy, insurekcję, nie tak nie masowo do niej nie dołączali. Same siły Kościuszki pod Połańcem były blokowane przez generała yy, Denisowa, on, został on jednak zmuszony w końcu do odwrotu, ponieważ walki wybuchły w całej Rzeczypospolitej. Rosjanie musieli się wycofać na zachód w kierunku Prus, a Kościuszka rozpoczął za nim pościg, ale nie przewidział, że do walki przyłączą się także Prusacy. Prusacy 10 maja 1794 roku przekraczają granicy Rzeczpospolitą, łączą się z siłami rosyjskimi i pokonują niestety powstańców 6 czerwca w bitwie pod Szczekocinami. No, tutaj sobie zrobimy miejsce. 6 czerwca 1794 oczywiście mamy bitwę pod szczekocinami. Bitwa pod szczekocinami. Umiera prawie tysiąc polskich żołnierzy, także umiera Bartos Głowacki, ten nasz bohater spod Racławic. Wkrótce 8 czerwca pod hełmem ponosi klęskę z kolei generał Józef Zajączek, polski generał. To pospolite ruszenie, kosynierzy, pikinierzy rozpraszają się w panice, nie wytrzymują w starciu ze świeżo przybyłym wtedy z Rosji korpusem generała Ottona Wilhelma Derfeldena. I później 15 czerwca bez walki kapituluje Kraków i wojska powstańcze wycofują się w kierunku ostatniego punktu oporu, czyli do Warszawy. Czyli tutaj oczywiście mamy naszą Warszawę. Powstańcy otaczają Warszawę, wznoszą fortyfikacje, które planuje Kościuszko, zresztą znakomity inżynier tym, tym zasłynął w Stanach Zjednoczonych, fortyfikacją m.in. z Saratogi czy West Point, co w zasadzie przesądziło o wyniku całej wojny. No i oczywiście te fortyfikacje tutaj też wykonuje porządnie. Regularne wojsko polskie wspiera, wspierane przez 18 tysięcy mieszczan którzy utworzyli milicję broni przez dwa miesiące Warszawy przed siłami rosyjskimi i pruskimi. Dodatkowo w Wielkopolsce 20 sierpnia wybucha polskie powstanie skierowane przeciwko Prusakom. Wtedy nasz król Polski, czyli Stanisław, przepraszam, wtedy król Pruski wtedy król Pruski wobec tych nieskutecznych ataków na Warszawę i w obawie przed odcięciem swojej armii odstępuje od oblężenia stolicy polskiej i wtedy Kościuszko skierował do Wielkopolski oddział regularnego wojska dowodzone przez, pewnie słyszeliście, generała Jana Henryka Dąbrowskiego, o którym też sobie jeszcze powiemy. Z kolei wojska rosyjskie po wycofaniu się Prusaków spod Warszawy są zbyt słabe, żeby zdobyć miasto, zaczynają też odwrót. Ich dowódca wtedy generał Fersen postanawia połączyć się z oddziałem rosyjskim dowodzonym przez generała Suwerowa. Kościuszko z, z kolei postanowił nie dopuścić do koncentracji e, sił wroga i dlatego dysponując około 55 tysiącami żołnierzy, e, a także podobną liczbą osób w, w tych milicjach chłopskich i miejskich wysyła pościg, e, w pościg jedynie niewielką część wojska. E, w samej Warszawie zostawia 5 tysięczną regularną armię, w razie czego do obrony. I do starcia powstańców z armią Fersena, która liczyła około 12 do 14 tysięcy żołnierzy, doszło pod Maciejowicami 10 października 1794. Sam Kościuszko ma około 6-7 tysięcy żołnierzy, lo lokuje się na wzgórzach otoczonych bagnami. Myśli, że Rosjanie zaatakują jego pozycję, wtedy ze skrzydła ich zaatakuje 4, od 4 do 5 tysięcy słabo uzbrojonych ochotników szlachty, kosynierów, którymi będzie dowodził Adam Poniński. W ten sposób wziął wyroga w kleszcze i prawdopodobnie Rosjan wytuk. Przed rozpoczęciem walk Kościuszko pchnął gońca z rozkazem ataku dla Ponińskiego. Ten jednak wpada w ręce Rosjan i zanim dotarł kolejny goniec bitwa już niestety trwała. Sytuację dodatkowo komplikował fakt, że sam Kościuszko posiadał niedokładne mapy, miał tylko jedną kopię, król nie dał mu oryginału. I Poniński ze swymi oddziałami po prostu przybywa za późno przez tego e, gońca, a w, w tym czasie już e, wojska Kościuszki tam na wzgórzu są bardzo e, uszczuplone i walka trwa 7 godzin, e, powstańcy ponoszą klęskę mimo oczywiście odwagi i tak dalej, niestety się e, nie udaje duże oddziały piechoty polskiej zostają rozbite, Kościuszko sam trafia do niewoli, co łamie kręgosłup, jakbyśmy powiedzieli, taki kręgosłup morale żołnierzy, gdyż Kościuszko był uważano za jedynego przywódcę, który jest zdolny pokonać wszystkich zaborców i przywrócić tam niepodległość Polsce. Duch w takim razie bojowy upada. Nowym naczelnikiem zostaje 11 października, czyli dzień później Tomasz Wawrzecki, powiem sobie zapisać. Tomasz Wawrzecki. Tomasz Wawrzecki. On zostaje nowym naczelnikiem, ale nie ma on takiego samego autorytetu jak Kościuszko wśród ludzi. Sytuacja staje się coraz trudniejsza. Siły Suwarowa i Fernsena, które się ostatecznie łączą, podchodzą pod Warszawę. 4 listopada atakują Pragę. W czasie, obro w czasie obrony ginie m.in. Jakub Jasiński. Rosjanie po zdobyciu tej Pragi chcą wywołać panikę i jest dokonany taki historyczny akt wymordowania całej ludności cywilnej Pragi. Zbrodnia ohydna. Mordują kilka tysięcy zwykłych cywili. No i, a zbrodnia ta miała służyć temu, żeby przestraszyć resztę Warszawy, żeby skapitulowała. No i efekt był, został wywołany. Uważa się to jednocześnie za koniec powstania. Sam Wawrzecki, który dowodził wojskami, ucieka z Warszawy, znaczy opuszcza z wojskiem miasto. Armia wkrótce się rozprasza i mówimy, że to koniec już całej insurekcji kościuszkowskiej. Przywódców osadzono w więzieniach rosyjskich, pruskich i austriackich i na tym się skończyło. Sama insurekcja kościuszkowska była jednym z takich przełomowych wydarzeń, jeśli chodzi o naszą historię. Objęła prawie całą Rzeczpospolitą, uczestniczyło w niej prawie 300 tysięcy osób, w tym połowa tworzyła jakieś regularne wojsko powołane przez Kościuszkę. Walka też ukształtowała takie poczucie świadomości narodowej prawie wszystkich warstw społecznych. Mieliśmy słynną bitwę pod Racławicami, stała się ona no, na wieki po dziś dzień symbolem bohaterstwa, ofiarności chłopów. Jednocześnie jednocześnie ta perspektywa zmian które zapowiadał Kościuszko, w takim byśmy powiedzieli bardziej w, w kierunku dzisiejszego społeczeństwa takiego wolnego, Wy, wywołała niechęć samej szlachty do udziału w walce i była to też oczywiście jedna z przyczyn klęski, tym, wiadomo im więcej, tym, tym lepiej. Przede wszystkim jednak upadek powstania oczywiście wynikał z przewagi olbrzymich zaborców. Same wojska takie powoływane przez Kościuszkę no, nie mogły się równać z regularną, dobrze wyszkoloną, dobrze przede wszystkim wyposażoną armię. Tutaj także kościuszkowską wykorzystuje Francja, która zawiera wtedy pokój z Prusami, a jest w bardzo ciężkiej sytuacji, co w zasadzie pozwala Prusom z siły skumulować przy Rzeczypospolitej, a Francji tak naprawdę ratuje tyłek, byśmy powiedzieli, i ratuje całą rewolucję francuską. No, skutkiem powstania jest to, że obecnie państwa zaborcze nie mają wątpliwości, że Polska będzie mogła się jeszcze trochę miotać, dlatego postanawiają dokonać trzeciego rozbioru państwa polskiego w roku 1795. Inicjatorem jest tutaj Austria, która chce sobie trochę odbić um, walki z, z Francją, swoje straty zrekompensować. Zajmuje Lubelszczyznę, e, później Małopolskę z Krakowem oraz część e, Podlasia. tego 1795 mamy trzeci rozbiór Polski. Trzeci rozbiór Polski. I ta cała Polska nam wtedy znika po prostu z map. Tak wyglądał podział ziemi, może, so, może, może sobie zerkniemy na mapie. Tutaj widzimy podział jest następujący. Prusy, to jest ważne, prusy dostają Warszawę, co się często myli uczniom proces dostają Warszawę, nie Rosja, dopiero później Rosja ją dostanie, o czym sobie na pewno wspomnimy. Tutaj przypada, przypada im oczywiście Podlasie, Mazowsze, żmuć. Rosja dostaje już resztę teren tak zwanych, mówimy już Polsko-Ruskich, resztę tereny Wileńszczyzny. Jeśli chodzi o naszego króla, Stanisław August Poniatowski mógł teraz wybrać emigrację i stać się wtedy symbolem takiej zniewolonej Rzeczypospolitej albo pozostać w kraju i wtedy pewnie byłby w areszcie domowym. Wybiera jednak inne rozwiązanie, chyba najgorsze. Stanisław August Poniatowski abdykuje, wyjeżdża do Rosji, ulega w ten sposób Katarzynie II, która obiecuje się spłacić jego długi, utrzymać go do końca życia. No i w ten sposób Rzeczypospolita nie, nie tylko traci terytorium, ale głowy państwa, czyli w zasadzie można by powiedzieć przestaje istnieć, co jest dużym błędem, bo tak? To zawsze król jakoś mógłby działać choćby tak jak polski rząd na uchodźstwie w trakcie II wojny światowej. No tutaj całkowicie on pokonuje, postępuje niehonorowo, abdykuje. Ostatecznym także ciosem jest postanowienie w tajnej konwencji monarchów z 1797, oczywiście zaborców, obowiązują się oni wtedy nie używać już tytułu określenia Królestwo Polskie. Polska po prostu przestaje nam istnieć. I znowu mamy trzech zaborców, czyli pierwszy rozbiór mamy trzech zaborców, drugi dwóch, a teraz znowu trzech Austria nam dochodzi. No i to wszystko, jeśli chodzi o tą dzisiejszą smutną lekcję. W ten sposób kończy się pierwsza rzecz pospolita. Oczywiście dalej będziemy mówić o Polakach, a z czasem powiemy sobie o drugiej pospolitej. Dziękuję Wam za uwagę, no i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku wpisując facebook.com ukośnik naukę W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.contaktmałpa.gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.